W dzisiejszym krótkim materiale będziemy mieli czujnik ciśnienia oleju, bo z tego czujnika cieknie mi olej i co chwilę mam tutaj zafajdane, jak tam widać, o, błyszczy się, tam co chwilę widać, że mam zafajdane auto olejem. Myślałem, że to z uszczelki, a to z tego czujnika, także bierzemy się za wymianę. Jak widać, w czujniku mamy olej i to jest przyczyna tego nieszczęścia mojego całego. No i udało się wykręcić, ale mój czujnik był tak uparty, że musiałem to zrobić przy pomocy klucza udarowego, bo nie chciało się za żadne skarby odkręcić. Dobrze, mam odkręcone. Tak to tu wygląda. Tak to wygląda. Czyścimy, wkręcamy nowy i gotowe. Nowy czujniczek z uszczeleczką. Wkręcać będziemy za chwilkę. Czujnik wymieniony, wszystko skręcone, idziemy odpalać. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Czy jest to ciśnienie, czy go nie ma. Zobaczmy. No i gitara. Kontrolka znikła, czyli jest wszystko w porządku. A teraz jeździć, obserwować. A ty subskrybuj kanał, łapka w górę i do następnego.